Amen. Demonstrujemy działanie rękawicy Involver. To jest taki Mr. Muscle do trudnych spraw, do trudnych powierzchni. Mamy to zabrodzone, normalne użytkowanie, widzimy to tak. I teraz spróbujemy, zobaczymy, jak nam ich eksperyment pójdzie. To jest tylko woda, japońskie włókno i lecimy. Kompletny spontan. Kompletny spontan. Zobaczcie, co się dzieje. Jesteście świadkami tego. Nie ma użytej żadnej chemii. Tak. Po prostu myliśmy inną powierzchnię i przy okazji zahaczyłem o wózek. Tak. Ruchy muszą być tak, jak nam powiedziano, takie okrężne. I jak na razie widzę, że ściąga cały brud, kochanie. A to jest jeszcze taki, to nie jest, żeby to było jasność, to nie jest taki materiał śliski czy coś, to jest zwykły materiał, tak? Taki deszczoodporny. Zobacz, widzisz to? Mhm. Niczym innym tego się nie dało wyciągnąć. Faktycznie zazwyczaj wózki jeszcze, jeśli to można je wyczyścić, części, które można ściągnąć z wózków do dzieci, ale ta część akurat, ona ma... To jest zadrapanie akurat. Tak, ale ta część wózka, jej nie da się ściągnąć i wrzucić do pralki, ze względu na to, że właśnie ma tutaj te utwardzenia. Te utwardzenia, one mogą się połamać, nie? Zobacz. Połamać się, zniekształcić. Super. Jedynie to jest miejsce, w którym zarysowane, bo to jest mechaniczna rysa. Ale to nawet nie widać tej rysy. Rysa nie zejdzie. Nie widać na kamerze tej rysy. No. Zobacz, cały brud schodzi. Ludzie, ja jestem w szoku sam. Jest... A weź może tutaj, no, wiesz, tutaj, wiesz, tutaj, tutaj jest. Tutaj tak, widać, tak. Tutaj tak. Jest taki mega. No schodzi wszystko. Pięknie. Także ktoś, kto ma wózek i zastanawiał się, jak go odnowić, tak? Samą wodą. Sama woda i nasza rękawica Involver. To nie musi być rękawica, bo również są, jest taki dysk, krążek, z tego samego włókna. Ale ona jest bardzo wolna. Jeszcze co powiem ci, że ten dysk jest super, ale tak właśnie w domu, nie? Ten dysk jest dobry tak do torebki wziąć czy coś takiego w tym, tak. Ale tak. Ten, on jest taki wygodny, dlatego że ty to po prostu na rękę nakładasz, nic się nie, moim zdaniem, ja bardzo lubię ją czyścić. Rękawiczką. Tak. Słuchajcie, wiecie co widziałem? Tą samą rękawicą, znaczy tym samym materiałem, dyskiem właśnie, no. Kobitka na wydarzeniu przykleiła gumę, no. Niechcąco, gdzieś tam siadła na gumę. No. I no wiecie, jak gumę ściągnąć z materiału, ojej, to jest tragedia. Fuj. Tak? No to gdzieś tam mówię do zamrażarki i tak dalej, wiecie co? Tym. Pyk, 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 pyk i wszystko zeszło. Dosłownie wow. Pół minuty. Ona taka radosna była, nagrała to. Mamy to nagranie też. Schodzi wszystko. Wow. Po prostu wszystko. Zobaczcie. Tak. Było widać, tak? Jak było brudne. Było widać. Jak to wyschnie, to trzeba robić jeszcze zdjęcie. Mm. Ale dokładnie, słuchajcie, takie dziwne, że on rozpuszcza, to nie po prostu, że ściera, on to rozpuszcza jakoś. Ten brud, bo wiesz po prostu... co, ja się zastanawiałam, co prawda takie informacje, one nie są ważne, to dlatego, że to najważniejsze dla nas, żeby był efekt, tak? Ale ja zapytałam się takiego typowo produktowca, dlatego mówię, słuchaj, akurat to był Michał, mówi, słuchaj, jak to jest możliwe, że te produkty tak działają, nie? I co to jest w ogóle ta nanotechnologia? I on mi powiedział, że wyobraź sobie, że to jest taka technologia, która jest mniejsza od atomu, i ona, patrzcie, i ona, dajmy, jeszcze nie ścieraj, zobacz, i ona w połączeniu właśnie z brudem, że to rozwala od środka ten brud i również bakterie. Tak, to jest szkodliwie. Słuchajcie, tak coś to jest. Działa. Ja słyszałam też, na, jak my robiliśmy takie spotkanie online, tam wystopowali tacy hejterzy. Ja bym chciała, widać, tak? Ja bym chciała, żebyś to ściągnął, wiesz? Zobaczę, to. Że to jest tak. Zobaczcie. Jak wszystko zejdzie, to też pewnie zejść. Tak, zobaczcie. Już prawie nie ma. Może co hejterzy opowiadają? Hejterzy mówili, a to można na AliExpress kupić za 3 złote dosłownie. Ściereczki mają to samo działanie. Po pierwsze, nie, bo ja próbowałam już. Po pierwsze, właśnie, ci, którzy próbowali, wiedzą, że to jest bzdura. Nie ma takiego działania. Nawet jakby wyglądały kolorystycznie podobnie, ale to jest
opatentowana japońska technologia, kochanie. Tutaj mowy nie ma o tym, żeby jakakolwiek szmatka, jakakolwiek mikrofibra, tak, to zrobiła. Wiesz jednak, bo właśnie ludzie to mylą, bo oni widzą ścierkę, a kiedy masz zastosowanie to, widzisz zastosowanie, to nie jest ścierka czy czyścik, tylko to jest technologia. To jest dosłownie, to jest tak, dobrze to określiłaś. Zeszła. Teraz tutaj jeszcze. Zobaczcie. Zobaczcie, zrobię przybliżę. Zobaczcie, z tego nie ma. Wow. Wszystko schodzi. Wow, wszystko schodzi. Mega. Tylko woda. Uwaga, to jest dziecięcy wózek, tak? A na dziecięcych rzeczach to trzeba całość, aż nie chcę całości lecieć. No to Genadi, to już wyczyścił, jego się poświęć dla biznesu. Dobra, poświęć się, mówisz, tak? Tak, poświęć się dla biznesu. Dobrze. Słuchajcie, muszę tutaj lidera, który sprowadził w ogóle tą nanotechnologię do Polski, muszę go troszeczkę wykorzystać. Ale wiecie co? Powiem wam, że takie czyszczenie jest bardzo rentowne, bo nie dosyć, że masz misję ratowania planety, masz po prostu lekkość w domu i rozwiązanie, które jest dużo szybsze niż spacianie się teraz, wyobraźcie, chemia, pranie w ogóle, woda, która skapuje. My to robimy wszystko na bieżąco, ale jeszcze to możesz właśnie polecać i zarabiać pieniądze, tak? To jest mega w tym wszystkim. To jest po prostu. I ja się nie dziwię, że nasza upline, słuchajcie, w pierwszym roku 300 tysięcy w strukturze ludzi ma. 300 tysięcy, z czego 90%, słuchajcie, to ludzie, którzy nigdy nie mieli do czynienia z network marketingiem. O czym to świadczy i dlaczego to jest? Właśnie dlatego to jest, że produkt tak działa i każdy, kto ma dokładnie w ręku ten produkt, chce go mieć, tak? Ja jestem teraz pewna, że teraz mamusie, które już czyściły wózki, one po prostu chcą to mieć, tak? I zobaczcie, że nawet mężczyzna, słuchajcie, jak się sprawdza, tak, właśnie tak. W tym czyszczeniu, nie? Dosłownie. Powiem tak? Wam szczerze, sama przyjemność. Jak u mnie w zespole mężczyźni po prostu myją gary, lustra i w ogóle. Także zadowolona satysfakcja również żon, że po prostu nasi mężczyźni rwą się do po prostu do sprzątania. Mój mąż dokładnie wczoraj tak samo czyścił po tłuszczu brytwankę. I właśnie tą brytwankę, słuchajcie, on się mnie pytał dokładnie, jak to zrobić i w ogóle, i sam był w szoku, słuchajcie, że jak jedna powierzchnia, która dosłownie rozbijała po frytkach te wszystkie takie różne zacieki, I drugą stroną zbierała tłuszcz, także nie trzeba ekonomiczne, po prostu zobaczcie, woda, oszczędność wody przede wszystkim. Jest lekko wilgotna po... Tylko lekko, słuchajcie. Lekko. I przede wszystkim wyrzucanie jeszcze, nie wyrzuca się tych chemikaliów do ścieków, nie? Które schodzą. Ile litry po prostu tych chemikaliów. Każda rodzina codziennie wylewa właśnie i to idzie wszystko do środowiska. Wow. I wszystko ja jestem pod wrażeniem, słuchajcie. Powiem wam, że ja też. Tak przy okazji, tak rozmawiając na luzie, wyczyściliśmy wózek. O, dziękuję. A miałam już się go pozbyć, słuchajcie. Zobaczcie, w ogóle jak nowy, widzicie? Ja naprawdę miałam się pozbyć, bo mi się nie chciało tego trudu sprzątać. No. Super. Technologia Greenway. Super. Sprawdza się wszędzie. Świetnie. Zobaczcie. Jeszcze zrobię zbliżenia. Zobaczcie. Nie ma. Wózek był brudny. Zobaczcie. Sama woda. Sama woda. Zobaczcie. Wszystko czyste. Wszystkie plamy zeszły.